Szczeciński Rower Miejski, tak będzie się nazywać sieć wypożyczalni rowerów w Szczecinie, która planowo miała powstać w 2013 roku. Możliwe jednak, że inwestycja powstanie rok później z powodów finansowych. Nad projektem pracowała spółka nieruchomości i opłaty lokalowe, która powołała szeroki zespół osób pracujących nad projektem, w skład którego weszli m.in. architekci, specjaliści od komunikacji miejskiej czy przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin. Ten zespół określił taką minimalną liczbę stacji rowerowych, które by musiały zostać zbudowane w pierwszym etapie na 33 w ramach Lewobrzeża i 8 stacji w rejonie Prawobrzeża. Dokładne lokalizacje są, każda z nich jest opisana przez zespół. Miejsca przystanków to newralgiczne punkty Szczecina, przez które przechodzi dziennie kilka tysięcy mieszkańców miasta. Dzięki wypożyczalni mieszkańcy mogliby poruszać się od przystanku do przystanku na rowerach. Usprawniłoby to komunikację i według specjalistów spowodowałoby, że mniej osób korzystałoby z samochodów. W każdej stacji mieściłoby się 15 miejsc do dokowania, a średnio tych rowerów przypadających na stację byłoby 10, więc zakładamy tutaj liczbę rowerów w tym pierwszym etapie, gdyby ograniczyć budowę wypożyczalni rowerów do Lewobrzeża na 330 przy 33 stacjach. Swoje wypożyczalnie rowerowe mają już m.in. Warszawa, Wrocław, Rzeszów czy Kraków. Wypożyczalnie w każdym mieście cieszą się dużą popularnością mieszkańców. Zorganizowanie tego miejsca wymaga jednak dokładnego planu logistycznego i pieniędzy. Ceny są różne w zależności od oferenta. Są tańsze bądź droższe w zależności od standardu, technologii, rozwiązań przyjętych. Kwoty, o jakich tam się mówi, oscylują od 2,5 miliona do 5 około milionów złotych za świadczenie kompleksowej usługi polegającej na prowadzeniu wypożyczalni w okresie 5-letnim. Według zamysłu spółki NIOL i prezydenta Szczecina, Szczeciński Rower Miejski miał powstać w 2013 roku. Prawdopodobne jest jednak to, że powstanie rok później. Wszystko zależne jest od tego, czy w tegorocznym budżecie uda się znaleźć pieniądze na realizację inwestycji.